Instrukcja obsługi maszyny dowaty.pl Aby przygotować maszynę do pracy, zacznij od rozpakowania wszystkiego, co jest w niej umieszczone, czyli tuby na patyczki, cukrów i reszty akcesoriów. Następnie podepnij przewód gazowy do butli z gazem. Zwróć uwagę, że dokręca się go w lewą stronę, a w prawą odkręca. Dokręć go mocno, a następnie odkręć zabór gazu na butli. Kiedy to zrobisz, podepnij przewody zasilające do akumulatora. Na koniec załóż osłonkę PET. Maszyna jest gotowa do pracy. Teraz zajmiemy się ustawieniem znacznika gazu. Aby ustawić dobrze znacznik gazu, zacznij od ustawienia średniej prędkości obrotów głowicy. Obracając pokrętło maksymalnie w lewą stronę, ustawiasz najniższą prędkość obrotów. A przekręcając je maksymalnie w prawo, obroty będą najszybsze z możliwych. Ustaw pokrętło obrotu w pośrodku zakresu regulacji. Zanim przejdziemy dalej, nasyp odpowiednią ilość cukru do głowicy. Na jedną dużą watę cukrową można przyjąć 5 łyżeczek cukru. Zwróć także uwagę, aby palnik znajdował się pod głowicą, a nie wystawał na bok. Może się on przemieścić w trakcie transportu. Dlatego zawsze przed pracą zwróć uwagę na jego położenie. Przejdźmy do ustawienia mocy gazu. Domyślnie dopływ gazu powinien być zamknięty, a pokrętło przekręcone maksymalnie w prawo. Teraz odkręć dopływ gazu, przekręcając pokrętło w lewo o 90 stopni. Kiedy to zrobisz, możesz podpalić gaz, który zacznie wydobywać się z wylotu pod głowicą. Teraz poczekaj około 30-40 sekund aby głowica mogła się nagrzać, a cukier wstępnie stopić. Ten czas oczekiwania dotyczy tylko robienia pierwszej waty, kiedy mamy na początku zimną głowicę. Po tym czasie możesz włączyć maszynę przy pomocy przycisku stopy. Przygotuj teraz patyczek, ponieważ za chwilę pojawią się pierwsze nitki waty cukrowej, które trzeba będzie nawijać żeby określić, czy moc gazu i prędkość obrotów są odpowiednie, zalecamy zrobić 3 waty cukrowe. Skąd będziesz wiedzieć, że prędkość obrotów i moc gazu są odpowiednie? Z maszyny będą wydobywać się nitki waty cukrowej, tworząc wyraźny wir, a także z łatwością będą przyklejać się na obracanym w palcach patyczku. Jeśli moc gazu będzie zbyt mała lub obroty maszyny zbyt szybkie, Wtedy zauważysz, że na wylocie głowicy tworzą się charakterystyczne bałwanki, czyli zbite kłęby waty cukrowej, takie jak widzisz w tej chwili na filmie. Kiedy moc gazu będzie zbyt duża i cukier będzie przegrzany, wtedy zaobserwujesz, że tworzą się bardzo małe nitki waty cukrowej, które nie dają się nawinąć na patyczek, a z głowicy zaczyna wydobywać się dym. Jeśli w trakcie robienia trzech testowych wad skończy ci się cukier, możesz go swobodnie dosypać. Kiedy po zrobieniu trzech wad stwierdzisz, że moc gazu jest odpowiednia, zaznacz to strzałką na pokrętle, żeby nie musieć powtarzać tej procedury. Żeby zakończyć pracę maszyny, najpierw zakręć dopływ gazu, a później wyłącz obroty. Czyszczenie maszyny do umycia maszyny będziesz potrzebować butelki z wodą oraz szmatki. Na początek wyciągamy akumulator i inne sprzęty, aby nie pochlapać ich wodą. Ważne, żeby przewody zostały do niego podłączone, ponieważ będziemy potrzebować zasilania do uruchomienia maszyny. Następnie rozłóż szmatkę na środkowej półce, żeby pomogła wchłaniać wyciekającą z głowicy wodę. Odkręcamy gaz. Odpalamy i nalewamy do momentu, aż zacznie się lekko wylewać przez otwory. Teraz poczekaj, aż woda w głowicy zacznie się gotować. Uwaga! Cały czas obserwuj głowicę. Woda nie może się całkiem wygotować, gdyż wtedy spalimy głowicę. Kiedy woda zacznie się gotować, włączamy obroty. Cała woda, którą wylaliśmy, zostanie natychmiast wychlapana przez otwory w głowicy. Dlatego należy jeszcze 3-4 razy dolać odrobinę wody, cały czas utrzymując obroty i ogrzewanie głowicy. Po zakończeniu tej procedury, wytrzyj do sucha środkową półkę i wszystkie elementy.